Witam serdecznie na kanale i witam od osoby spod znaku raczka. Witajcie kochani i się kłania. To czytanko jest dla Was na miłość od lipca do września 2022 roku. Więc tutaj jest dla osób samotnych, tu dla osób w związkach. A na sam koniec zobaczycie, może odkryjecie, co przed Wami jest zakryte, ukryte. I w ogóle dowiesz się, jaka przyszłość Cię czeka w tym czasie. No oczywiście, kochani, bardzo proszę o subskrypcje, komentarze i lajki. Komentarze, słuchajcie, uskrzydlają. To dla mnie jest drogowskaz niesamowicie. Nie wiecie, jak bardzo, bardzo mnie cieszą Wasze komentarze, jak dają mi po prostu większą wiarę w siebie, niż może miałam jeszcze z parę miesięcy temu. Cieszę się, że pomagam, cieszę się, że tworzę te dobre rzeczy, że się spełniają. Jeżeli masz konkretne pytanie do mnie, zapraszam na e-mail, który jest pod filmem. A tymczasem zaczynamy od osób, które szukają miłości. Raczki, które szukają w miłości. I to będzie okres letni, czyli od lipca do września 2022 roku. No, zobaczymy, jak widzą Cię inni. Ciekawe. Oj, raczek. Materialista? Raczek materialista. Czwórka denarów, słuchajcie. To jest osoba, która jest bardzo skupiona na sprawach finansowych. Ma materialistyczne podejście do życia. Właściwie to przez pryzmat pieniądza wszystko widzi. Czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Tak Cię widzą inni, raku. Myślę, że jesteś zadowolony z pozycji, jaką masz w tej chwili. W jakiej się teraz znajdujesz. No tak. I w zasadzie myślę, że wciąż te sukcesy zawodowe, powodzenie będzie. Czyli ta pasa wciąż będzie trwała u Ciebie. I tak Cię właśnie inni widzą. Słuchaj. No dobra. Co pomoże znaleźć Ci partnera? Co pomoże Ci znaleźć odpowiednią osobę? Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, pamiętajcie, że należy sobie tę energię odwracać. Tutaj mamy kochanków. Myślę, że serce podpowie Ci tak naprawdę, którą drogą pójść. Twoja intuicja. I to tyle. Naprawdę. Tutaj sobie jeszcze będziemy dopowiadać te karty. Także na tą chwilę, kochankowie, w tej pozycji mówią, że tak naprawdę odpowiedź masz w sobie. Jakiego rodzaju osobę przyciągniesz do siebie? Mamy tutaj siódemkę denarów. To jest, przyciągasz osoby bardzo nieśmiałe. Zobaczcie, jak ta dziewczyna jest przelękniona. Właśnie to jest ktoś taki. No tutaj Ci pokażę, bo chyba nie bardzo widać. Zobacz, przelękniona, ale ambitna. Naprawdę po cichutku realizuje swoje cele. Nie narzuca swojego jakby zdania. Jest bardzo skromna, ambitna, marzy o karierze po cichu,
Także to jest ktoś właśnie taki. To jest ktoś, kto kocha naturę. Dobrze sobie radzi na samodzielnym stanowisku. Kogoś takiego. Może poznasz kogoś w pracy, tak mi przyszło do głowy. Taką szarą myszkę, która siedzi w kąciku i nie lubi zwracać na siebie uwagę. Tak zobaczyłam taką dziewczynę właśnie w tej karcie. No dobra, dopowiemy sobie, raczki, o co tutaj chodzi. Dla raków singli od lipca do września 2022 roku. Co u Was się będzie działo w tym czasie? Sobie dopowiemy. Jeszcze sobie przełożę karty. Jak widzą Cię inni? No dobrze. Kochankowie. Jak widzą Cię inni? Masz wielkie serce w pracy? Jesteś przyjazny? Mimo, że bardzo kierujesz się jakby tym właśnie pieniądz ma największe znaczenie u Ciebie, raku. To właśnie o takie osoby chodzi. Myślę, że kierujesz się sercem w podejmowaniu decyzji. Być może masz firmę rodzinną. I właśnie... No tak bym właśnie powiedziała, że albo masz kogoś w pracy, kogoś na oku. Jak Cię widzą? No, że jesteś sprawiedliwy. Właśnie o tym mówię. Jesteś osobą sprawiedliwą, lubianą. Przyciągasz innych do siebie. No dobrze, bardzo fajnie. Mimo, że naprawdę dla Ciebie sprawy finansowe są bardzo ważne. Najważniejsze tak naprawdę. I to Twoje podejście do życia też, no... Jakbyś, mam wrażenie, że nie masz czasu właściwie na osoby, na drugą, na to, by w ogóle z kimś, kogoś poznać, ponieważ praca zajmuje Twój cały świat. I jesteś tam w porządku, i jesteś lubiany, czy lubiana. Ale jakoś tak nie widzę, żebyś... Tutaj stabilizacja jest finansowa, wszystko jest pięknie, ładnie, ale może Cię to już zaczyna nudzić. Za dużo stagnacji, nudy. Co pomoże Ci Tutaj mamy szóstkę kielichów. Co pomoże znaleźć Ci... osobę do związku? No, co pomoże Ci? Myślę, że jakiś wyjazd w rodzinne strony. Może spotkasz kogoś, kogo dawno nie widziałeś, czy nie widziałaś. Takie podejście właśnie... gdzie można... dobrze spędzać czas, spędzić czas. Może to być ktoś z przeszłości. Kogoś, co dawno nie widziałeś, a w wakacje spotkasz, zobaczysz, umówisz się na kawę. Zobacz. Trójka kielichów. Tu chodzi ewidentnie o jakąś imprezę. Takie wyluzowanie od pracy. Może to rzeczywiście być jakiś wyjazd integracyjny nawet.
No dobrze, może być organizowana. No nawet słuchajcie, możesz pojechać do. Może ktoś żeni się, czy wychodzi za mąż w Twoich stronach rodzinnych. Być może jest jakieś spotkanie klasowe, albo no co jeszcze może być? Chrzciny, wesele. Słuchajcie, wszystko. Byle się dobrze zabawić. Może to być potańcowa na wsi nawet. To jest taki powód, żeby po prostu wyjść od tej roboty, gdziekolwiek pracujesz, czymkolwiek się nie zajmujesz. Zostawiasz to wszystko w cholerę i idziesz, odchodzisz, bo już to cię nudzi. Idziesz właśnie i robisz zupełnie co innego niż do tej pory. Odwrotnie. Jakiego rodzaju osoby przyciągniesz? Tu już mówiłam o osobę samotną. Osobę sprawiedliwą. Albo przyszło mi też do głowy, może na jakichś wykładach? No dobra, zostawimy ten temat. Na pewno to będzie skromna dziewczyna, czy skromny mężczyzna. Słuchajcie, odwracać sobie tę energię, proszę. A teraz zobaczymy radę na tą sytuację dla singli. Raków od lipca do września. Co tarot radzi Wam w tej sytuacji? Okej, poleciało. Dziesiątka denarów. Pięknie. Widzicie to? Ja przesunę tutaj sobie. Zobaczcie. Dziesiątka denarów jako rada. Myślę, że powinniście się cieszyć tym, co macie. Wykorzystać sytuacje, jakie przyjdą do Twojego życia. Dziesiątka denarów to jest przyciąganie tego, co najlepsze. Myśli przyciągają pozytywne sytuacje, tak? Więc ta karta właśnie radzi: bądź pozytywny, ciesz się życiem, baw się. A to dobro przyjdzie do ciebie. To, czego pragniesz tak naprawdę. Powinieneś uwierzyć, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Dziesiątka monet to jest wszystko, co najlepsze. To jest najwyższa cyfra. Dziesiątka, więc słuchajcie. Mam wrażenie, że znajdziesz kogoś dla siebie w tym czasie. W sytuacji, w jakiej w ogóle się nie spodziewasz. No dobrze, zobaczymy, co aniołki mają do powiedzenia dla ciebie, Raczku. Pomyśl sobie jakieś życzenie. Pomyśl sobie jakieś życzenie, a anioły odpowiedzą. Odpowiedzą, zobaczysz. Dla raków singli. Co anioły mają do powiedzenia od lipca do września 2022 roku? I teraz wybieramy kartę. Słuchajcie, ciekawe, którą ty byś wybrał w raku. To może co? Decyzja należy do ciebie. No proszę. Musisz uwierzyć w swoją moc. Mój drogi, moja droga. Decyzja należy do ciebie. Końcowy rezultat, sytuacja, o którą pytałeś, jest wyłącznie w twoich rękach. To w tobie jest moc niezbędna do przezwyciężenia wszelkich trudności i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Działaj ze świadomością własnej możliwości, wiarą w to, że masz wszystko.
czego potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia. Nie czekaj, aż wyręczy cię ktoś inny i przejmij kontrolę nad wydarzeniami. Aby dojść do korzystnego rozwiązania, sytuacja ta wymaga twojego unikalnego spojrzenia na sytuację i skorzystania z twoich wcześniejszych doświadczeń. No słuchaj, jeżeli to jest taka nieśmiała dziewczyna, to przecież nawet, czy chłopak, to nawet do ciebie nie podejdzie. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób, chociaż paru osobom. Trzymajcie się, na razie, pa. A teraz bardzo proszę o uwagę osoby w związkach. Zobaczymy, co u was się będzie działo od lipca do września 2022 roku. I co my tutaj mamy? Siódemka kielichów. Siódemka kielichów, moi drodzy. W jakiej jesteś sytuacji, Raczku? Jesteś jakiś niezdecydowany? Jakbyś śnił na jawie. Masz wiele możliwości. Ale tak naprawdę one są w twojej głowie. To jest twój wymysł. Nie wiadomo, jak się te sprawy potoczą, bo tak naprawdę jesteś, no nie wiesz, co zrobić. Także to twoje niezdecydowanie jest bardzo takie chaotyczne. Tutaj masz wiele spraw na głowie. I w zasadzie nie możesz się na jednej z nich skupić, tak bym to widziała. Dobra. Opis twojego partnera. To jest ktoś, kto lubi dzieci, kto wygląda młodziej niż metryka wskazuje. Jest pogodna, uśmiechnięta ta osoba. Sympatyczna. Wszyscy w zasadzie, kto ją pozna, lubi przebywać z tą osobą. Ty lubisz tą osobę. To, że właśnie jest taka jak te motyle, te dzieci. Lubi się bawić z dziećmi. Ma dobre podejście do dzieci. Tak właśnie to widzę. Może masz dzieci z tą osobą? Dobra. Zobaczymy dalej. Co spotka cię z tą osobą? Tutaj mamy głupca. No słuchajcie, coś nowego przyjdzie do was, jakieś nowe możliwości. Nie wiem, czy to chodzi o nowe wspólne jakieś założenia. Może wspólny wyjazd gdzieś, do kogoś. Potem sobie dopowiemy wszystkie te karty, właściwie to od razu zrobimy. Dobra, więc głupiec to jest nowa droga, podejście bardzo takie lajtowe, wakacyjne można by rzec. Nie będziecie kierować się nawet zdrowym rozsądkiem, pójdziecie na żywioł. Ciekawe, o co to chodzi. Wyskoczyła mi karta, słuchajcie. Na podłogę spadła. Szóstka kielichów, czyli ta sama. O rany, obecna sytuacja. Może nie wiesz, co zrobić, bo przez jakieś dzieci? Niezdecydowane? Za dużo pracy? Nie wiem. Dużo znajomych, przyjaciół tutaj widzę. Wśród ludzi. Z przeszłości.
Wygląda mi to na karmę. Właśnie szóstka kielichów taka jest, ale jeszcze zobaczymy, o co chodzi tutaj. No tak, no tutaj jest... taka w trójce denarów to jest współpraca, docenianie siebie nawzajem. Coś razem, wychowujecie razem dzieci. Tutaj to już widzę małżeństwa po prostu, które mają bardzo dużo na głowie. Ty masz bardzo dużo na głowie. Opis partnera. Ktoś, kto na zewnątrz jest wesoły, uśmiechnięty, właściwie pozytywny, a w środku nie może, coś tą osobę gnębi, nie może spać po nocach, bałkuje jakieś złe sytuacje, obawia się jakiejś sytuacji, albo myśli, albo też może być taka sytuacja, że myśli o złych sytuacjach z dzieciństwa, to też może tak być. I to jakby przesłania cały jej urok. I mamy trójkę kielichów, czyli to jest osoba, która nie zamyka się w tych czarnych myślach, ponieważ lubi się bawić, lubi towarzystwo, grono przyjaciół, więc to jest ktoś taki pozytywny właśnie. No dobra. Co spotkacie w związku z tą osobą? Coś nowego. Jeszcze. I jeszcze. No zobaczcie. Mamy tutaj wiarę. Jakiś zastój. Nie wiem, z jakiegoś powodu do września jakieś plany wam nie wypalą. Coś stanie w miejscu. Tutaj widzimy tego maga. Możesz być tym magiem. Kreujesz jakąś rzeczywistość, coś, nie wiesz, mam tutaj, może chodzisz na jakieś wykłady, które w ogóle nie pozwalają ci żyć normalnie, albo nowe, albo też coś nowego tutaj się zadzieje. Nowe pomysły. Nowe pomysły, tutaj coś zapisujesz, zobacz, kreujesz jakąś nową rzeczywistość, ale jeszcze się niczym nie chwalisz. Jest tu jakiś zastój. Może to jakaś niespodzianka? Kurczę, no nie umiem nic więcej powiedzieć, słuchajcie, raki. No dobra, zobaczymy radę od Tarota dla was. Jaka rada przyjdzie dla was od lipca do września 2022 roku. Dla osób w związkach. Dla raków. Już. Ja to będę musiała inaczej jakoś wymyślić z tymi kartami. Dobra. Rada dla raków. Rada dla raków. Dwójka denarów. Ja mam wrażenie, że ty masz wiele rzeczy do zrobienia, do ogarnięcia
I myślę, że tutaj musisz zdecydować, co tak naprawdę zrobić. To jest czas decyzji. Dwójka denarów. Są dwie różne prace. To jest pogodzenie różnych sytuacji. Dwójka denarów właśnie taka, to jest taka niepewność. Powinieneś zaufać swojej intuicji, zbytnio się nie przepracowywać, tak? Bo zmęczenie obniża twoje wibracje. Więc określaj sobie właściwe granice, tak? Na przykład realizuj cele w ramach czasowych, by zachować równowagę. Myślę, że wiesz, o co chodzi. Dobra. Zobaczymy, co mają aniołki do powiedzenia dla raków w związkach. Zadajcie sobie jakieś pytanie, proszę. Usłyszycie na pewno odpowiedź na ten czas od lipca do września 2022 roku. Przed wami też zobaczymy, co tutaj przyjdzie, jaką kartę wybierzemy. Podejmij działania. No proszę. Podejmij działania, czyli czas już na decyzję. Już nie możesz być taki niepewny, taki niezdecydowany. Podejmij działania. Już mam. Nadeszła pora, gdy trzeba zacząć działać. Twoje anioły czekają na to, aż zrobisz kolejny krok, dzięki czemu będą mogły pomóc ci podążać ścieżką wiodącą do spełnienia twoich marzeń. Odrzuć zwlekanie i niepewność. We wnętrzu swojego serca wiesz, co powinieneś zrobić. Działaj, niezależnie od tego, czy jesteś aktualnie skupiony na karierze, sprawach uczuć, czy którymś z pozostałych tematów, spełnienie marzeń nie wpadnie ci po prostu w ręce. Musisz być aktywnym poszukiwaczem tego, na czym ci zależy. No zobaczcie, więc to niezdecydowanie, no na pewno nie służy temu, by realizować swoje cele i jakiekolwiek, cokolwiek, o czymkolwiek nie pomyślałeś, więc masz odpowiedź. Podejmuj działanie. A wszystko się zrealizuje po twojej myśli. To wszystko, kochani, dla was. Będę się żegnać. Trzymajcie się, pa. I teraz bardzo proszę o uwagę tak naprawdę wszystkie raki, bo co tutaj będzie, tu karty odkryją, co jest przed wami ukryte. Pierwsza karta, w jakiej sytuacji się znajdujesz? Dziesiątka mieczy. To jest karta, gdzie... jest zupełnie inna. Tutaj wam pokażę. Jest zupełnie inna niż w innych taliach. Tak, mamy dziewczynę, która patrzy w dal i te ptaki to jej myśli. Odlatujące. Odlatuje coś od niej, od ciebie. Coś, co już nie służy. Coś, co puściłaś, czy puściłeś i w zasadzie zaczniesz coś nowego. Myślę, że odchodzą od ciebie ludzie, którzy już dawno z tobą nie rozmawiali, którzy źle ci życzyli. Ty o tym dobrze wiedziałeś, czy wiedziałaś. To są ktoś, kto cię nie docenia i ty już też machnąłeś ręką. Niech to odejdzie. Tutaj potrzebujesz miejsca na coś nowego. I właśnie to robisz. Jesteś właśnie w takiej sytuacji. Przyszły bieg spraw. Proszę. Głupiec. Zobacz.
Głupiec. On mówi o czymś nowym. Pójdziesz za głosem intuicji, pójdziesz, będziesz realizował nowe zamierzenia, nowe cele, nowe, nie wiem, może to być nowy partner, nowa praca. Głupiec to jest coś nowego, nowe zdarzenia, tak? Nowe przedsięwzięcia. Więc tutaj właśnie coś takiego widzę. I co dalej? Wynik. No, tutaj mamy równowagę między dawaniem i braniem. Czyli zobacz, zostawiasz coś starego, coś, co nie służy, idziesz w coś nowego, co tak naprawdę powoduje, że czujesz się potrzebny. Czy potrzebna. Tak? Odsunę to troszkę, żebyście lepiej widzieli. O. I zobaczcie. I tutaj jest równowaga między partnerami. Równowaga w firmie. Nie wiem, tutaj za jakiś, nie wiem, wykonaną pracę, projekt, nie wiem, cokolwiek to nie jest, dostajesz zapłatę, tak? Może ktoś tobie pomaga, może ty komuś pomagasz. Są właśnie takie sytuacje, ale jeszcze zobaczymy, o co tutaj konkretnie chodzi. Raczki, co jest przed wami ukryte? Nowe wydarzenia, myślę. Coś nowego, lepszego niż do tej pory. Więc to, co złe, zostaje za wami tak naprawdę. Więc co jest? Ty może jeszcze o tym nie wiesz, że to są nowe sytuacje, gdzie będzie już tylko lepiej. Super. Zobaczymy, co u was tutaj się dzieje. Okej. Kurczę, znowu nie zobaczcie, to samo, co tutaj wyszło. Siódemka kielichów. Siódemka kielichów to niezdecydowanie. Myślę, że odchodzi. Tak. To zmęczenie, to zniechęcenie jakimiś sytuacjami. Słuchaj, możesz być w sytuacji, gdzie zostałeś zdradzony. No, najczęściej się o tym mówi, prawda? Gdzie partner, jesteś po rozwodzie, nie wiesz, co ze sobą zrobić i odchodzisz od tego człowieka, tak? Myślisz, że już cię nic lepszego nie spotka. Myślisz, no, ewidentnie tutaj musisz odpocząć. Jesteś właśnie w takiej sytuacji, takiej rozsypce. Jednak co się wydarzy? Przyszły bieg spraw. Coś nowego. Coś nowego. Giermek mieczy to jest ktoś, kto obserwuje, kto jest bardzo dociekliwy. Popatrzcie, słońce nawet doszło, przyszło. Myślę, że jakieś sytuacje w domu się poukładają. Będziesz realizował swoje cele, to niezdecydowanie odejdzie. Może dla jednych to będzie nowy dom, nowa szansa na nową rodzinę. To również mogą być przyjaciele, gdzie po prostu poczujesz się potrzebny. Tutaj są kontakty przez internet. Będziesz obserwował innych, rozmawiał z nimi. I to przyniesie ci dużo satysfakcji, dużą satysfakcję. Lub w rodzinie, gdzie jesteś, zmieni się coś na lepsze. Może przyjdzie do niektórych, może narodziny dziecka, to mogą być bliźniaki, albo chłopiec, więc no, co niektórych raczków może coś takiego się wydarzyć, tak? I taka sytuacja naprawdę zmieni wam życie rodzinne. Dobra.
równowaga między dawaniem i braniem, obrona swojego zdania, swoich poglądów. Mamy tutaj królową denarów i kapłankę. Ja mam wrażenie, że jeżeli jesteś żoną, matką i tak dalej, ty bronisz swojego gniazda. Bronisz przed teściową, bronisz przed kobietą, która chce wtrącać się w twoje życie rodzinne. Już niekoniecznie rodzinne, ale może w firmę. Ktoś, kto ewidentnie chce narzucić swoje zdanie, ty sobie nie pozwolisz. Będziesz bronić tego, co masz i tego, co kochasz. I nie pozwolisz to zniszczyć. Tak to widzę. Dobrze, zobaczymy, jaka rada przyjdzie od tarota na tę sytuację dla raków od lipca do września 2022 roku. Dla raczków. Rada. Odpuść te przykre sytuacje. Pomóż, jeżeli ktoś pomoże, potrzebuje twojej pomocy. I odpuść tym złym sytuacjom, które cię mogły spotkać w tym czasie. Raczej mam wrażenie, że tutaj chodzi o pomoc komuś. Tutaj będzie ktoś potrzebował tej pomocy twojej. Lub ty możesz potrzebować pomocy. Również proś o tą pomoc. Nie wstydź się, tak? No dobra. I co? Idź nową drogę. Czyli jeżeli jesteś po złym związku, czy coś się nie ułożyło, rzeczywiście były te zdrady, niedomówienia, to trzeba po prostu to odpuścić i pójść w coś nowego, lepszego dla siebie, tak? I oczywiście aniołki na koniec dla raczków. Zadaj sobie pytanie, zadaj. Oczywiście po to aniołki są. Zobaczymy, co odpowiedzą raczkom. Co jest przed wami ukryte na lipiec, od lipca do września 2022? Nie, ojejku. Co nie? Nie wypatruj znaku. To znaczy co? Myślę, że powinieneś żyć, powinieneś brać życie takim, jakim jest. Cieszyć się nim. A wszystko tak naprawdę potoczy się tak, jak tego pragniesz. Ty nie potrzebujesz pomocy tak naprawdę. Odpowiedzi są w tobie. Myślę, że w ten sposób skończę to czytanie. Kochani, ja będę się już będę się żegnać. Trzymajcie się i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!